Niezależnie od tego, czy są to gwiazdy rozrywane w olśniewająco jasnych eksplozjach, potworne czarne dziury pożerające wszystko na swojej drodze, czy też burze pędzące po powierzchniach planet z prędkością tysięcy mil na godzinę, szybkie spojrzenie w kosmos często wystarcza, aby przekonać się o żywiołach, które są nieodłączne we wszechświecie. Kilka miesięcy temu eksperci po raz kolejny mogli przekonać się na własne oczy, że intensywność takich zjawisk często przekracza nawet najśmielsze oczekiwania ekspertów. W dzisiejszym filmie dowiesz się, które gigantyczne wydarzenie urzekło ziemskich badaczy, a jakie inne kosmiczne procesy po prostu nas zahipnotyzowały. Ekscytują Cię błyskotliwe spektakle i przełomowe odkrycia wszechświata? Pamiętaj, aby zasubskrybować The Simply Space i włączyć powiadomienia, aby otrzymywać regularne aktualizacje na te ekscytujące tematy. Klikając kciuk w górę, pokazujesz nam, że angażujesz się w treść naszych postów. Największa eksplozja we Wszechświecie. W 1980 roku w południowym stanie Waszyngton doszło do jednej z najpotężniejszych erupcji wulkanicznych XX wieku. W wyniku gwałtownej erupcji Mount St. Helens cała północna część Góry Ognia opadła jak lawina. Ekspert Simona Giacintucci dostrzega pewne podobieństwa między tym ekstremalnym ziemskim wydarzeniem a gigantyczną kosmiczną eksplozją zarejestrowaną jakiś czas temu w sercu odległej gromady galaktyk. Środek gromady galaktyki został dosłownie rozerwany. Detonacja była największą eksplozją, jaką kiedykolwiek wykryto we Wszechświecie. Jak ogromne były rozmiary tej erupcji, staje się jasne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nasza domowa Droga Mleczna zmieściłaby się w powstałej szczelinie około 15 razy. Eksplozja, która bez wysiłku przyćmiła wszystkie porównywalne wydarzenia znane do tej pory, miała miejsce w gromadzie galaktyk Wężownika, oddalonej od nas o około 390 milionów lat świetlnych. Oprócz galaktyk, które zawiera, Wężownik posiada również bardzo energetyczną plazmę międzygalaktyczną. Z tego powodu gromada galaktyk prezentuje się jako drugie najjaśniejsze źródło promieniowania rentgenowskiego na nocnym niebie. Sercem tej masywnej gromady jest chłodniejsza, gęsta strefa. W czasie szczegółowego badania gromady galaktyk, przeprowadzonego za pomocą teleskopu rentgenowskiego Handra, eksperci szybko natknęli się na uderzający szczegół, coś pozornie niezrozumiałego. Wydawało się, że część promieniującej plazmy została wgnieciona na krawędzi. Innymi słowy, wyglądało to tak, jakby był tam duży, pusty bąbel wypychający otaczający gaz energetyczny. Zazwyczaj takie dziury mogą powstawać się w plazmie, gdy czarna dziura w aktywnym jądrze galaktyki ulega wybuchowi. Jednak w przypadku gromady galaktyk Wężownik pojawił się problem, że rozerwanie tak ogromnej wnęki wymagałoby około 5 razy 10 do potęgi 54 dżuli energii. Dla klasyfikacji, roczne zużycie energii całej ludzkości wynosi około 6 razy 10 do potęgi 20. Tak ogromna intensywność przebiłaby wszystkie eksplozje mierzone do tej pory we Wszechświecie wielokrotnością. Ale jakie wydarzenia mogły wprawić w ruch tak ogromną erupcję? Aby dotrzeć do sedna przyczyny ogromnej dziury w plazmie, Giacintucci i jej koledzy ponownie szczegółowo przyjrzeli się omawianemu obszarowi. W tym procesie oryginalne dane z teleskopu rentgenowskiego Handra miały zostać pogłębione i rozszerzone o informacje z potężnych radioteleskopów, takich jak te z Very Large Array w Stanach Zjednoczonych. Nieoczekiwanym odkryciem było to, że kosmiczne wgniecenie w plazmie było w rzeczywistości składnikiem masywnego źródła radiowego. W wyniku tego zaskakującego wyniku badań eksperci doszli do wniosku, że kosmiczna eksplozja niewyobrażalnych rozmiarów musiała rzeczywiście mieć miejsce w gromadzie galaktyki Wężownik. Zagłębianie się w sprawę. Astronomowie natychmiast prześledzili liczby. Według danych erupcja musiała mieć intensywność pięciokrotnie większą niż poprzedni rekordzista. W konsekwencji eksplozja była bezprecedensową wartością odstającą pod względem swojej siły. Po tym, jak wymiary erupcji można było umieścić w kontekście, należało odpowiedzieć na jedno pilne pytanie. Co było przyczyną tej gigantycznej detonacji? Pod tym względem naukowcy zakładają, że to wybuch supermasywnej czarnej dziury w centrum galaktyki spowodował wstrząsy gromady galaktyki Wężownika. Wskazuje na to zbieżność bańki w widmie rentgenowskim i zakres wykrytych danych radiowych.
Uważa się jednak, że warunki te są pozostałością po ogromnej erupcji, która mogła mieć miejsce nawet 240 milionów lat temu. Jak to często bywa, odkrycie przyniosło nie tylko rewelacje, ale i postawiło nowe pytania. Wśród nich jest zagadkowy fakt, że jądro galaktyki, w którym kiedyś mogła mieć miejsce gigantyczna eksplozja, wydaje się dziś wyjątkowo ciche. Niemniej tajemniczy jest fakt, że eksperci do tej pory zidentyfikowali tylko jedną bańkę wybuchową. Zazwyczaj jednak erupcji czarnej dziury w aktywnym jądrze galaktyki towarzyszy powstawanie symetrycznych baniek radiowych po obu stronach centrum galaktyki. Obecnie astronomowie podejrzewają, że odpowiednik odkrytej bańki w wyniku detonacji wpadł do mniej gęstego ośrodka i całkowicie zniknął na przestrzeni tysiącleci. Chociaż istnieje jeszcze wiele wielkich tajemnic do rozwiązania dotyczących największej znanej eksplozji we wszechświecie, eksperci uważają, że można sobie wyobrazić, że wbrew początkowym spekulacjom nie jest to odosobniony przypadek. Przyszłe przeglądy gromad galaktyk mogą zatem prawdopodobnie ujawnić dalsze megaeksplozje tej wielkości. Potworna burza na obcej planecie. Największa prędkość wiatru, jaką kiedykolwiek zmierzono na Ziemi, wynosi 254 mile na godzinę. Ten ziemski rekord został ustanowiony przez tropikalny cyklon Olivia, zarejestrowany w kwietniu 1996 roku na zachodnim wybrzeżu Australii. Tak jak burze o tych intensywnościach mogą się wydawać ogromne w pierwszej chwili, tak są one w rzeczywistości niczym w porównaniu z ogromnymi widowiskami, które mają miejsce na innych ciałach niebieskich. Egzoplaneta HD209458b trafiła na pierwsze strony gazet kilka lat temu, kiedy miała miejsce tam prawdziwa superburza z wiatrem o prędkości dochodzącej do 6200 mil na godzinę. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ziemskie burze z siłą 250 mil na godzinę wykoleją pociągi i powodują zawalenie się masywnych budynków jak domków z kart, otrzymamy drobną zapowiedź ogromnych sił szalejących na obcych planetach. Fakt, że naukowcy w ogóle byli w stanie odkryć kosmiczną burzę, był jednak dziełem przypadku. Niektórzy naukowcy niespodziewanie zdali sobie sprawę z galaktycznego huraganu, kiedy używali Very Large Telescope w Chile do badania wzorców ruchu tlenu węgla w atmosferze planety. Ale jak właściwie rozwinęła się burza na egzoplanecie oddalonej od nas o 160 lat świetlnych? Podobnie jak w przypadku naszej niebieskiej ojczyzny, burze wprawiły silne różnice temperatur. Ciało niebieskie ma ograniczoną rotację, co znaczy, że zawsze obraca się w tę samą stronę w kierunku swojej gwiazdy macierzystej. Obszar, który jest stale oświetlony, mocno się nagrzewa, w czasie gdy obszar przeciwny w ciągłej ciemności jest odpowiednio chłodniejszy. Kiedy gorący gaz z atmosfery po dziennej stronie egzoplanety w końcu wpłynął do królestwa zimnej strony nocnej, utorowała się droga do powstania superburzy. Ze względu na niewielką odległość przestrzenną między planetą a jej podobną do Słońca gwiazdą centralną, która wynosi zaledwie 4,3 miliona mil, termometr na powierzchni ciała niebieskiego regularnie podnosi się do ponad 1292 stopni Fahrenheita. W związku z tym planeta, nieoficjalnie nazywana również Ozyrysem, potrzebuje tylko 3,5 dnia, aby całkowicie okrążyć swoją gwiazdę przodków. Silne ogrzewanie egzoplanety prowadzi do tego, że w ciągu jednej sekundy traci ona do 500 tysięcy ton wodoru do otaczającej przestrzeni. Ciało niebieskie ma nawet warkocz atmosferyczny składający się z wodoru, który ciągnie się za egzoplanetą na długości 124 tysięcy mil. Eksperci zakładają zatem, że planeta straciła już 7% swojej pierwotnej masy w ciągu 5 miliardów lat swojego istnienia. Poza tym planeta stała się przedmiotem zainteresowania naukowego z kilku powodów. HD209458b jest pierwszą w historii egzoplanetą wykrytą metodą tranzytów w 1999 roku. Dla przypomnienia, metoda tranzytów to sposób wykrywania planet, w których dana planeta nie jest obserwowana bezpośrednio, ale wykrywana poprzez badanie jasności profilu gwiazdy macierzystej. W 2007 roku eksperci ogłosili, że udało im się zarejestrować ogromne ilości pary wodnej w atmosferze ciała niebieskiego za pomocą kosmicznego teleskopu Hubble'a. To uczyniło HD209458b pierwszą planetą poza naszym macierzystym układem słonecznym, na której wykryto wodę. Wstępnie zidentyfikowane widma pary wodnej nie mogły jednak zostać potwierdzone w toku dalszych badań. Teraz czas na Ciebie. Co myślisz o ogromnej eksplozji i szalejącej burzy na obcej planecie? Śmiało podziel się z nami swoją opinią i sugestiami na temat dzisiejszego filmu w komentarzach.
Na koniec dołączyliśmy dla Ciebie kilka innych ekscytujących filmów z naszego kanału, do których możesz teraz przejść, klikając jedną z miniatur w napisach końcowych. Wielkie dzięki za oglądanie, uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.